Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak już rano zapowiedziałem tytuł dzisiejszego wieczornego kazania, to w cieniu głogu. Tytuł brzmi może trochę przewrotnie, jeżeli pomyślimy o tym, o czym rozmawialiśmy rano, o wspaniałym psalmie 91, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, o tych cudownych obietnicach, o których Bóg mówi, by ukryć się w Jego cieniu. To, co czytamy w Izajaszu, jak to Bóg ukrył nas w cieniu swojej dłoni, swojej ręki. To, co czytamy w psalmach 17 czy 36, o cudownym schronieniu, o cudownym miejscu w cieniu Wszechmocnego Boga. A tu jakby na przekór, jakby trochę przewrotnie, tytuł kazania w cieniu głogu. To nie ja wymyśliłem. Spróbujemy sobie porozmawiać o tym, jak to się stało, że ludzie wybierają zamiast ukrycia w cieniu Wszechmocnego Boga, zamiast ukrycia w cieniu tego, który zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia wszystko, czego nam potrzeba. Wybierają schronienie w cieniu jakiegoś marnego krzaka, który nie przedstawia zbyt wielkiej wartości. Jak wspaniali, cudowni, wielcy ludzie rezygnują ze swojej wielkości, która mogłaby służyć wielu, która mogłaby być ratunkiem dla wielu, by skryć się w cieniu jakiejś miernoty, jakiegoś, no powiedzmy sobie, byle czego. Jak do tego może dojść? Zacznę więc od tego fragmentu Biblii, o którym już wspomniałem rano. Księga Sędziów, 9 rozdział, od 7 do 15 wersetu. Roboczy tytuł, który tutaj znajdujemy w Biblii, to Bajka Jotama. Jotam był synem, najmłodszym bodajże synem Gedeona. Ale do tego tematu, do historii Gedeona, do tej mniej znanej części historii, rzadziej może wspominanej z kazalnic, wrócimy za chwilkę. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Gerazim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie: słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy i Bóg słuchać was będzie. Zeszły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla, i rzekły do oliwki: bądź naszym królem. Lecz oliwka rzekła do nich: czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą część oddaję bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego: Nurze, zostań ty naszym królem. Lecz drzewo figowe odpowiedziało im: czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do winorośli: Nurze, zostań ty naszym królem. Lecz winorość odpowiedziała im: czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu: Nurze, zostań ty naszym królem. A głóg odpowiedział drzewom: jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, skrońcie się w moim cieniu, a jeżeli nie, to wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. Ładnie to brzmi, bajka.
Ale kiedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, co się dzieje, to już bajką przestaje pachnieć. Absolutnie nie mam zamiaru nawiązywać do polityki i wydarzeń w naszym nieszczęsnym kraju, ale przyznaję z ręką na sercu, że kiedy rozważałem ten temat, to takie porównania niemalże same mi się nasuwały. Ale zrozumiałem też dlaczego i co Bóg chciał przez to do nas powiedzieć. I postaram się z Jego pomocą i mocą Jego Ducha przekazać jak najstaranniej to, co Bóg chce dzisiaj do nas przez tą historię powiedzieć. Historię Gedeona znamy niemal wszyscy. Wszyscy pamiętają słynne runo Gedeona. Wszyscy podziwiają tą Bożą mądrość, kiedy odnalazł nieszczęsnego, jakiegoś zagubionego, przerażonego rzeczywistością wokół człowieczka, wyklepiącego swoją pszenicę gdzieś tam w tłoczni winnej, żeby mu Amalekici nie zabrali tej resztki żywności. A Bóg go tam odnalazł i powołał go na dowódcę. I to nie jakiegoś tam małego, lokalnego dowódcę, ale powołał go do zwycięstwa nad Amalekitami, nad potężną armią, która przerażała, która niszczyła. Kiedy tak próbujemy tutaj w różnych miejscach Biblii odnaleźć, jaka wielka ta armia była, to najbardziej mi się nasuwa, że zwycięstwo Gedeona to była śmierć 120 tysięcy Amalekitów. A jeszcze i tak zostało tam 15 czy 20 tysięcy niedobitków, których dopadł dopiero potem. Przy użyciu jakiej armii? Pamiętacie? 300. Zaledwie 300. I to nie była jego brawura. To nie było jego bohaterstwo. To była Boża mądrość, która też uchroniła i samego Gedeona, i tych 300, którzy z nim byli, a i naród izraelski przed fałszywym myśleniem, przed fałszywą postawą. My sobie poradziliśmy. My tacy wielcy jesteśmy. My bohaterowie. My nie oddamy ani guzika od munduru. Mając naprzeciwko siebie 120 czy 140 tysięcy wrogów, a do dyspozycji 300, takie myślenie raczej mało komu się samo nasunie. Wprost przeciwnie. Świadomość bez Boga, ani do proga, bez Boga nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. To była wspaniała lekcja dla Gedeona, wspaniała lekcja dla narodu izraelskiego. Z Bogiem możemy wszystko. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Ale wróćmy do samego Gedeona, który przyjął to powołanie. Wystawił runo przed Panem. I to dwukrotnie. Bóg się nie obraził, że go sprawdza, że mu jeszcze nie dowierza, że chce mieć trochę więcej pewności. Bóg się nie obraził. Wypełnił to, czego oczekiwał Gedeon. A potem Gedeon poprowadził tą garstkę tych 300 od zwycięstwa do zwycięstwa, od zwycięstwa do zwycięstwa. I co? No w życiu, jak to w życiu? Ktoś by powiedział, no teraz to już Gedeon, to już prawda, może wszystko, wszyscy go wiedzą, jaki on wspaniały. Ale w tej części historii, którą rzadziej już przytaczamy, przeważnie kończymy na tym wspaniałym zwycięstwie, w tej części dalszej historii, o której możemy poczytać w 8 rozdziale kolejnej Księgi Sędziów, o dalszych walkach z Midiańczykami, spotykamy też takie dziwne historie, bardzo przypominające nasze współczesne czasy i nasze
też wielokrotnie doświadczenia. Kiedy pamiętamy, to zwycięstwo już prawie się zrealizowało, kiedy wróg uciekał wszystkimi możliwymi drogami. Gedeon posłał posłańców do, między innymi do Efraimitów. No, że ruszajcie i gońcie wroga. Dopadnijcie go, zanim ucieknie. I ci wyruszyli. I naprawdę to tak te pozostałe plemiona, które nie tylko Efraimici, ale przecież i inne jeszcze plemiona, które dołączyły się pod koniec walki, no to tylko posprzątały, pozamiatały. Ale dopadli tam paru znacznych książąt midianickich. Coś tam się dobrego też robiło. I to właśnie ci Efraimici przyszli z pretensjami do Gedeona. Cóżeś to nas tam uczynił, żeś nas nie zaprosił do tej walki. Oni podejrzewali, że Gedeon też się będzie pysznił, będzie się szczycił. No to ja tu jestem wielkim zwycięzcą, a wy to tutaj tylko pozamiatać proszę. I nie podejrzewam. Wiecie, dla mnie Gedeon jest bardzo postacią blisko mojemu sercu mimo wszystko. Mimo, że niektórzy go nie lubią. Gedeon wykazał się tutaj skromnością i pokorą, którą mógł mu dać Bóg, tylko Bóg. Po takim zwycięstwie nie podejrzewam go tu o jakieś politykierstwo, o jakieś cwaniactwo. Mówi w 8 rozdziale na początku Księgi Sędziów, czytamy tak. Rzekli wtedy do niego mężowie z Efraima: cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midiańczykami? I mocno się z nim spierali. A on powiedział do nich: cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plon winny Abiezera? Wszak Pan wydał w wasze ręce książąt midiańskich, Oreba i Zeba. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało oburzenie na niego. On im przypisał największe zasługi w tych bitwach. To wy tak naprawdę zrobiliście całą dobrą robotę. Czymże jest to, co ja zrobiłem w porównaniu z waszymi osiągnięciami? To nie był fałsz, to nie było politykierstwo. Ja myślę, że to, co przeżył do tej pory Gedeon z Bogiem, uczyło go i nauczyło tego typu pokory, tego typu też postępowania, doceniania tego, co inni zrobili, zauważania również wkładu innych, a nie tylko patrzenie: ja to uczyniłem, ja wielki, ja wspaniały, ja bohater, ja dobry, a inni? Kiedy on zauważał innych. I to dla mnie jest cudowna cecha przywódcy, który widzi pracę innych i potrafi ją docenić. Ale przejdźmy dalej w tej historii. Oto Gedeon razem z swoimi 300 wojownikami, których ma przy sobie i którzy wsłaniają się już ze zmęczenia, ściga Midianitów. Tych, którzy jeszcze gdzieś tam uciekają. Chce przypieczętować to zwycięstwo. Chce uniemożliwić wrogowi powrót i jakiekolwiek jeszcze działania przeciwko swojemu narodowi. A więc chce dokończyć tą bitwę tak, jak bitwę należy dokończyć. Nie odpuścić w połowie, a tam. My tak często. Jak już nie palę, to dobrze. A że jeszcze nie piję, to już dobrze. Jak jeszcze palę, a to tam. Albo walczymy do końca, albo może lepiej się nie bierzmy do walki, bo to wszystko na marne pójdzie. Wróg się odbuduje, wróg się wzmocni, wróci i uderzy ze zdwojoną siłą. No i że tak dobrze było, no, a znowu zapiłem. A czemu jeszcze palisz? A no bo wiesz, no, jakąś tam liczbę nałogów trzeba mieć. Wróćmy jednak do
tej prawdziwej historii. Ściga tych wrogów. Żołnierze padają z głodu, zmęczenia. Przyjeżdża do Sukot i prosi mężów z Sukot: dajcie po bochenku chleba wojowników, którzy mi towarzyszą, gdyż są zmęczeni, a ja jestem w pościgu za Zebachem i Samulą, królami midiańskimi. Lecz naczelnicy Sukot odpowiedzieli: czy dłonie Zebacha i Salmunny są już w twoich rękach, że mamy twojemu zastępowi dać chleba? A niby czemu mamy ci dać chleb? Jakbyś ich już złapał, o tak, to byśmy ci dali. Ale teraz, kiedy ty ich ścigasz, a skąd my mamy wiedzieć, że ty ich rzeczywiście złapiesz? A jak ich nie złapiesz, a my ci damy chleb, to jak wyjdziemy na głupku, wyjdziemy? Radź se sam. Myśmy to przeżywali też. Zielonką dobrze pamiętamy, jak nam powiedziano. Jak to od Boga, to się utrzyma, a jak nie od Boga, to samo padnie. Pierwszy grant, jaki dostaliśmy na radzenie zamkowej, to było 1500 zł na cały rok. Zostaliśmy sami, bez nikogo. Bez nikogo do pomocy. No, bo gdyby już były jakieś efekty, gdybyśmy już tych królów midianickich mieli w swoich rękach, a to co innego, to chętnych do obdarowania nas chlebem, nawet po jednym bochenku na każdego wojownika. Czemu nie? Byłoby wielu. Gedeon w tej sytuacji okazał się prawdziwym mężczyzną. Może wielu chrześcijan być oburzonym. No wiesz, co on tam dokonał potem takiej strasznej zemsty, tak okrutnie, tak. Kto to widział, żeby chrześcijanin pochwalał taką postawę? Ja bym mówię, zachował się jak na mężczyznę przystało. Powiedział: nie, to nie. Ale jak ich dopadnę, to wrócę i porachuję się z wami za to, co dzisiaj zrobiliście mi. Jedzie dalej. Dostawił to pyszne, zadufane w siebie, mądre, zdroworozsądkowe Sukot i dojechał do Penuel i przemówił do nich podobnie. A mężowie z Penuel, czytamy teraz ósmy werset, a męż, ósmego rozdziału, a mężowie z Penuel odpowiedzieli mu tak samo, jak odpowiedzieli mężowie Sukot. Rzekł wtedy również do mężów z Penuel: gdy powrócę cało, zrównam z ziemią tę warownię. To były czasy twarde, trudne. To były czasy, kiedy należało się okazać prawdziwym mężczyzną. Pamiętamy te momenty, kiedy brakło prawdziwych mężczyzn i kobiety wzięły sprawy w swoje ręce. Kiedy mąż układał się z wrogami Izraela i kręcił z nimi wspólne interesy. Jego żona wzięła śledzia od namiotu, młotek i rozwaliła łeb wrogowi. Ta historia nie jest w Biblii przytoczona po to, żeby się święcie oburzać. Jak ona mogła, i to niewiasta, taką okrutną śmierć zadać. Ona zrobiła to, co należało zrobić, co mężczyzna powinien zrobić, co należy do mężczyzny. Gedeon tutaj nie zapłakał na zasadzie: ojejku, tak mi smutno, że mi odmawiacie. On był w walce, on walczył z wrogami swojego ludu. On walczył ze złem, które niszczyło Izrael przez wiele, wiele lat. Tu nie było miejsca na cackanie się na zasadzie: ojejku, to ja wam przebaczam, idę dalej, może gdzieś sobie kupię. Mówi: jak wrócę cało, to popamiętacie to, coście zrobili. I stało się tak, jak to Bóg poukładał. Tak jak tu pastor Jurek powiedział. Bóg ma taką układankę i tak jak powstają w Krakowie kolejne miejsca pracy kościoła ulicznego, Bóg to wszystko przygotował. A my czasami próbujemy coś po swojemu i wtedy widzimy, coś tu nie pasuje i lepiej wrócić do miejsca, które Bóg przygotował, a nie dalej ciągnąć po swojemu, bo może należałoby tam, albo inaczej, albo jeszcze inaczej. Stało się, co się stało. Dopadł tych
królów midianickich. Rozprawił się z nimi. I to też nie cackając się. A potem wrócił do tych miast, do Sukot, do Penuel i nie zostawił tam nikogo żywego. Kiedy mówiłem, że dość rzadko zaglądamy do tego ciągu dalszego historii Gedeona, to między innymi dlatego, że kończy się ta historia dość smutno. Widzimy, że pamiętamy wszyscy, że uczynił sobie bożka, zaczął temu bożkowi oddawać cześć, jakiś tam nierząd kultowy wokół tego bożka był odprawiany. I jak czytamy w 27 wersecie 8 rozdziału, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego rodziny. I wprawdzie potem czytamy, że zostali Midianczycy upokorzeni przed Izraelitami i już nie podnosili swojej głowy. Ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Potem poszedł Jerubaal, pamiętamy, to jest drugie imię, które otrzymał Gedeon wtedy, kiedy zniszczył ten słup Baala, ołtarz Baala w domu swojego ojca. Potem poszedł Jerubaal, syn Joasza, i osiadł w swoim domu. Ten posąg stał się pułapką dla niego i rodziny. I możemy bardzo tak powierzchownie, na zasadzie bałwochwalstwo to bałwochwalstwo. Zawsze się tak skończy, Biblia o tym mówi i cześć. Nie ma co dłużej rozważać. Ale jak doszło do tego bałwochwalstwa? Od 22 wersetu 8 rozdziału czytamy tak. Wówczas, to już jest właśnie po tych zwycięstwach, po zabiciu królów amonickich, Zebacha i Samunny. Od 22 wersetu czytamy tak. Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona. Panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midianczyków. Odpowiedział im Gedeon. Ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Rzekł jeszcze do nich Gedeon. Chciałbym was o coś prosić, poprosić. Niech mi każdy z was da kolczyki ze swojego łupu. Złupieni mieli bowiem złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. A oni rzekli, chętnie damy, i rozpostarli szatę i wrzucili na nią wszyscy kolczyki ze swojego łupu. A waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wyniosła 1700 cykli złota, oprócz rożków, wisiorków, szat skarłatnych, które należały do królów midiańskich i oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów. A Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawiał przy nim cały Izrael nierząd kultowy. Mamy kontekst tego, jak doszło do tego bałwochwalstwa. Już nie będę mówił, że byłoby wielkim marnotrawstwem ze strony Boga przygotować takiego męża, tak go wyszkolić, wyposażyć go w taką ufność, w taką wiarę, uczynić bohaterem wiary. Jest wymieniany, tak? Jest wymieniany Gedeon wśród bohaterów wiary. A potem powiedzieć, no to teraz już sobie, chłopie, wracaj do domu, hoduj króliczki, oglądaj telewizję. Co się będziesz przejmował dalej losami tego ludu? Dla mnie by to było nie tylko marnotrawstwo, ale jakby jakaś zmiana Bożego planu, jakby jakiś Bóg się nagle rozmyślił, prowadził go cudownie, wydobył go z tego dołu, z tej tłoczni, gdzie on chlepał tą swoją winną pszenicę, doprowadził go do takiego zwycięstwa
I tu nie było wątpliwości, że to Jego właśnie używał, że to Jego wybrał, Jego namaścił, Jemu dał takie, a nie inne zadanie i dzięki Bożej łasce to zadanie wykonał. I to wykonał wspaniale, rewelacyjnie. I przychodzi moment, co dalej? I ci, których uwolnił z niewoli, ci, którym uratował życie, już nie mówiąc o majątkach uratowanych, uratował życie, uratował ich rodziny. Wreszcie nastał pokój. 40 lat pokoju po tych strasznych wojnach, kiedy oni gdzieś tam w tych norach, jak czytaliśmy wcześniej, w skałach porąbili sobie jakieś korytarze, żeby tam chować żywność przed wrogami. 40 lat pokoju. 40 lat życia jak pączuś w maśle. Takie efekty służby, takie efekty pracy. I nagle przychodzi wezwanie. Zostań naszym królem. Panuj nad nami. Ty pokonałeś naszych wrogów i ciebie chcemy. I mam przekonanie, że właśnie w tym momencie Gedeon popełnił największy błąd. Właśnie w tym momencie powiedział, nie, wiecie, Bóg będzie waszym królem, bo tak było do tej pory, jest to poprawne, jest to teologiczne, jest to też zgodne z tym, jak to wyglądało. A ja, wiecie, jak już chcecie mnie jakoś tam nagrodzić, to dajcie mi kolczyki, te złote, które zdobyliście na Ismaelitach. A oni mówią, dobrze, dobrze. Siostry, bracia, powołanie do służby to nie jest nagroda za dobre sprawowanie. Powołanie do służby nie wynika z twoich zasług już do tej pory, prawda, odniesionych zwycięstw i tak dalej. O, ten się nadaje. Bóg powołał Gedeona wtedy, kiedy on się najmniej, albo nawet w ogóle nie nadawał do tego, do czego go Bóg powoływał. Ale go przeprowadził całą tą drogą z tej nory w ziemi do zwycięstwa. I to jakiego zwycięstwa? Powołanie na króla, które usłyszał, to nie nagroda za to, że takie zwycięstwa podnosił, jak sobie Gedeon to wyobraził. Mówi, nie, nie, ja nie potrzebuję tego ani dla siebie, ani dla syna, ani dla wnuków. Absolutnie nie, nie. Ja sobie tylko te kolczyki, jeżeli byście mi mogli. Oni mówią, proszę bardzo, chcesz kolczyki, to masz kolczyki. Chcesz zapłatę? Proszę bardzo, masz zapłatę. Powołanie do bycia królem to nie noszenie w lektyce i pławienie się w luksusach. Powołanie do bycia królem to kolejne obowiązki. To chronienie tego narodu. Kiedy potem czytamy, że po śmierci Gedeona, 33 werset, odwrócili się synowie izraelscy od Pana, zaczęli uprawiać nierząd z Baalami i ustanowili sobie Bogiem Baala, Berit, to widzimy, że czegoś, kogoś brakło. A zaoferowali Gedeonowi tron królewski dla siebie, dla jego synów, dla jego wnuków. Wyobraźcie sobie, że cała ród Gedeona kontynuowałby wiarę w Boga, że na tronie zasiada bohater wiary, wypróbowany w zaufaniu do Boga, że przekazuje tą wiarę i zaufanie swoim synom, swoim wnukom, że kolejne pokolenia tak prowadzą naród. Nie byłoby tego odstępstwa, nie byłoby tego odejścia Izraela. Ale Gedeon tu, według mnie przynajmniej, może niektórzy się będą ze mną spierali, nie twierdzę, że mam jakiś tutaj monopol na właściwe zrozumienie. Tak mi Bóg pokazał tą historię i tak ją wam przekazuję. To był błąd, że odrzucił to królestwo. Zrobił sobie ten posążek, ustawił go, jak czytamy, w swoim mieście, w swoim domu, prawda, odszedł, osiadł w swoim domu i tam zajmował się sobą, swoją rodziną, swoimi złotymi kolczykami, swoim bóstwem domowym. Tam już Gedeon był sobie, prawda, spokojną emeryturę. Teraz, zaraz. Czy tego Bóg od niego oczekiwał? Czy to tak właśnie miało być?
to wycofanie się ze służby, to zostawienie tego wszystkiego, czego Bóg mnie nauczył, byłoby właśnie taką postawą, a tyle już zrobiłem, niech teraz innym się pomędzą. Co ja tam będę się wysilał? I jakie tego dalsze efekty? Ciąg dalszy tej historii jest jeszcze bardziej tragiczny. Gedeon miał 70 synów. Miał tyle żon. Nie wiem, czy 70 żon, ale miał wiele żon. Miał z nimi 70 synów. Ale jak to mężczyzna? Coś lubił sobie i gdzieś tam tego to już nie pochwalam na lewo. Miał również nałożnicę w mieście Sychem, z którą miał też syna Abimelecha. Po śmierci Gedeona tenże tak nie do końca syn, no bo przecież nie był z prawego związku, tylko był jakby synem nierządnicy. Kiedy synowie Izraela i Gedeona wcale nie rwali się do żadnej władzy. Oni pamiętali słowa ojca. Nie chcę tego królestwa ani dla siebie, ani dla moich synów, ani dla moich wnuków. I przypuszczam, że oni wszyscy szanowali tą wolę ojca i poszli właśnie tą drogą. Nie chcemy rządzić, nie chcemy panować tutaj nad Izraelem. Wolimy tak jak tata nie wychylać się zbytnio. Jeden, jedyny, tenże Abimelech, ten taki syn Gedeona, ale z nieprawego łoża, udaje się do mieszkańców Sychem i zaczyna judzić. Co byście woleli, żeby tamtych 70 wami rządziło? Czy ja, który przecież jestem tutaj, no moja matka jest waszą siostrą, z tego miasta jest przecież. Ja jestem stąd, też jestem synem Gedeona, a jakże? Ale ja jestem przecież no, bliższa koszula ciału, no przecież jestem swój chłop, prawda? To co wolicie, żeby tamci rządzili, czy żebym ja rządził? Poszli po rozum do głowy, lepiej mieć swojego na stanowisku, nie? I ogłosili Abimelecha królem. Tenże król otrzymał swoje królewskie wyposażenie. Jakie? 9:4. Dali mu też 70 srebrników ze skarbca świątynnego Baala Berit i Abimelech zwerbował sobie za nie lekkomyślnych i zuchwałych mężów, którzy stanowili jego orszak. Orszak godny pana, lekkomyślni, zuchwali. A jakże, z takimi to można świat zawojować. A co się będziemy przejmować prawdą? A co się będziemy przejmować tym, jak co się ludziom podoba, a co nie podoba? My tu rządzimy, my tu królujemy, a tam... I co czytamy dalej? 5:5. Następnie przyszedł do domu swojego ojca, do Ofry i wymordował za jednym zamachem swoich braci, synów Jerubbaala w liczbie 70 mężów. Ostał się tylko najmłodszy syn Jerubbaala, Jotam, gdyż się ukrył. Ktoś by się spodziewał tego? Przychodzi taki, mówi, że lepiej będzie, jak on tu będzie rządził, bo on jest swój chłop, bo ze mną to więcej załatwicie niż z tamtymi 70 i tak dalej. Dostaje władzę, dostaje zaufanie. Zamiast zgromadzić wokół siebie prawych, bogobojnych, przecież też był synem Gedeona, przecież coś niecoś o swoim tacie wiedział, coś niecoś z nim przeżył. To zwerbował sobie lekkomyślnych i zuchwałych i żyć, nie umierać. I to właśnie do mężów Sychem i do Abimelecha z
skierowana była ta przypowieść, ta bajka Jotama, która kończyła się, jak wam przypomnę, zaproszeniem Głogu. Wtedy rzekły wszystkie drzewa do Głogu: Nurze, zostań ty naszym królem. A Głóg odpowiedział drzewom: jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z Głogu i strawi cedry Libanu. Przeczytam następne wersety, nie będę komentował po swojemu. Niech ten, to co Bóg mówi o ten temat, będzie tutaj najważniejsze. Jeżeli tedy w sposób godny i prawy uczyniliście to, że ustanowiliście Abimelecha królem, i jeżeli dobrze postąpiliście z Jerubaalem i jego domem, i jeżeli odpłaciliście mu według tego, jak zasłużył, bo przecież on, mój ojciec, walczył za was, swoje życie narażał i wyrwał was z ręki Midjańczyków. Wy zaś powstaliście dziś przeciw domowi mojego ojca i wymordowaliście za jednym zamachem jego synów w liczbie 70 mężów i ustanowiliście Abimelecha, syna jego służącej, królem nad obywatelami Sychem, dlatego że jest waszym bratem. Jeżeli w sposób godny i prawy postąpiliście dziś z Jerubaalem i z jego domem, to cieszcie się z Abimelecha i niech on także cieszy się z was. Lecz jeśli nie, to niech wyjdzie ogień z Abimelecha i pochłonie obywateli Sychem wraz z załogą warowni. I niech wyjdzie ogień z obywateli Sychem i z załogi warowni i pochłonie Abimelecha. Straszne proroctwo, straszna klątwa rzucona przez syna Gedeona na tych, którzy dokonali takich, a nie innych wyborów. Czy cedry Libanu, czy wspaniałe drzewa oliwne, czy wspaniałe winnice, czy drzewa figowe mogą się schronić w cieniu czegoś tak marnego jak głóg? W cieniu takiego krzaka? Inna rzecz, że kiedy zaczyna się pożar w lesie, to pierwsze płoną te krzaki, a cierpią wielkie drzewa. Krzaki spalą się raz, dwa, chwila, moment, nikt za nimi nie płacze, ale wszyscy płaczą za drzewami, które ten ogień jakby przy okazji, jakby na skutek tego pożaru wśród krzaków pochłoną. To jest straszne, to przerażające. Jak można dokonać takiego wyboru i mówić, a wszystko w porządku. A co jeżeli ci, którzy są powołani? A co jeżeli ci, od których Bóg oczekuje powiedzenia tak? Mówią, a wiesz, ja to sobie tylko wezmę trochę kolczyków i pójdę na zasłużoną emeryturę. A ja to, wiesz, mam tam takie ważne zadania. Nawet część tej, prawda, oliwy, którą ja tu produkuję, to jest oddawana na ofiarę Bogom. Także ja mam ważne zadanie. A inny mówi, no wiesz, ja mam tu taki biznes rozkręcony i miałbym to zostawić po to, żeby zajmować się jakimiś tam bożymi sprawami, jakiś, prawda, być jakimś pastorem, czy jakimś liderem, czy ten. A co z moją pracą? A co z moim, prawda, tutaj zdolnościami? Jeden po drugim odrzucają Boże powołanie, a potem mówią, ojej, ale się porobiło, krzoki nami rządzą. I to jak rządzą? To, co się potem działo, już nie będę czytał tych fragmentów, ale są one straszne. Przeczytam końcówkę. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelek zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. To jest Januszków, 9 rozdział, 55-57. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając 70 swoich braci. Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom sychemskim
i spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerubaala. Krótko, węzłowato. Jak to się stało, możecie przeczytać sobie w 9 rozdziale. Krew, ogień. Ludzie byli żywcem paleni. Niesamowite. Zbrodnie takie wojenne, że aż dzisiaj jeszcze, choć przyzwyczajeni jesteśmy do różnych historii i widoków, ale nie to. Jak kobiety, dzieci chowają się w wieży, oni podpalają tą wieżę i patrzą, jak to płonie wszystko, jak coś strasznego. Takie sceny są opisane. A kto to robi? Ano. Krzak głogu, w którego cieniu chcieli się skryć. Rozsądni? Mężowie z Sychem. Zaczęło się w momencie, kiedy Gedeon odrzucił swoje powołanie. Takie jest przynajmniej moje przekonanie. I tak jak powiedziałem na początku, Bóg mi też powiedział, dlaczego takie, a nie inne słowo mam przekazać. Żyjemy w trudnych czasach. Biedni już wychodzą na ulicę, inni się zastanawiają, czy wyjść. Nie chcę porównywać tej historii do historii polityków nowoczesnych. Ale chcę się zastanowić nad powołaniem Kościoła. Do czego Kościół jest powołany w tych czasach? Do tego, żeby chować się po swoich domkach i uprawiać swoje własne, prywatne bałwochwalstwo. Tak. Takie zajmowanie się sobą, swoimi interesami, swoimi domowymi sprawami, swoimi domowymi potrzebami, to jest bałwochwalstwo. To jest ten bożek domowy. To są te złote kolczyki przetopione na bóstwo, wokół którego wszyscy uprawiali świątynny nierząd. Dla mnie porzucenie służby, odrzucenie powołania, a zajmowanie się zdroworozsądkowo tym, no bo przecież ja już tyle zrobiłem, to już mogę ten. Dla mnie coś takiego to jest nierząd świątynny. W takich czasach, kiedy Bóg powołuje Kościół do zwycięstwa, kiedy Bóg posyła Kościół na ulicę, by wzywać do upamiętania, by wzywać do przyjścia do Boga, by Mu zaufać, zostawić to, co Ci się wydaje, że Ci zapewnić solidną emeryturę, a zająć się tym, do czego Bóg Cię powołuje. Nie traktuj powołania na lidera, na pastora, na biskupa jako nagrody za dobre sprawowanie. Ja to sobie nie zasłużyłem. To jest powołanie od Boga, to jest twój obowiązek. Nie traktuj powołania do pracy załóżmy na Koprowej jako nagrody za to, że byłeś grzeczny. To jest powołanie od Boga. Co się stanie, jeżeli Kościół odrzuci swoje powołanie? Kto będzie nami rządził? Kto będzie decydował o tym świecie? Jesteśmy Kościołem czasów ostatecznych. Takim, którego nawet bramy piekieł nie przemogą. Tak mówi to słowo. A my chowamy się pod norkę i mówimy, no wiesz, to co ja tam będę świadectwo mówił, no po co to komu? Żyjemy własnymi pomysłami na życie. To był największy błąd Gedeona. Miał pomysły na swoją starość. 40 lat panował pokój dzięki tym walkom, które stoczył w imieniu Pana. W imieniu Pana, w imieniu Gedeona. Miecz Pana, miecz Gedeona. Te okrzyki do dzisiaj, kiedy powstała w Izraelu grupa mszcząca się za to, co wydarzyło się w Monachium na Olimpiadzie, to była miecz Gedeona. Tak została nazwana przez panią premier Goldę Meir. Miecz Gedeona. I nie mam zamiaru ich potępiać i nie mam zamiaru mówić, jak oni mogli być tacy okrutni. Zachowali się tak, jak się zachować należało. Okazali się mężczyznami. I tego też Bóg oczekuje od Kościoła. By mężczyźni okazali się prawdziwymi mężczyznami. By jeżeli brakuje mężczyzn, kobiety wzięły do ręki młotek, śledzia od namiotu i rozwaliły łeb wrogowi na wylot. A nie... Oglądały się, może ktoś to załatwi, może jakiś ten, może jakoś inaczej. Ja wiem, że żyjemy już w czasach Nowego Testamentu, że łaska, że przebaczenie, to wszystko tak,
rano czytaliśmy sobie, że Jezus ma dla nas coś o wiele, wiele więcej niż tylko skrywanie się w Jego cieniu, niż tylko trzymanie się kraja Jego szaty. On powiedział, czytaliśmy to w Ewangelii Jana, nie będę cytał, przypomnę, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten mieszka we mnie, a ja w nim. To jest nie chowanie się w cieniu Jezusa, to jest zamieszkanie w Jezusie, a Jezus w tobie. To jest krok o wiele, wiele dalej, niż mogli osiągnąć w Starym Testamencie. Ale mając taką cudowną możliwość, czy można jeszcze wycofywać? Powiedzieć, nie, 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 ja nie będę ryzykował. Kiedy Jezus ogłosił publicznie, kto będzie spożywał ciało moje, pił krew moją, tylu od Niego odeszło, tylu się zgorszyło, tylu powiedziało, o nie, nie, bez przesady. A przecież to Jezus jest zwycięzcą. Przecież to Jezus jest zwycięzcą z Golgoty. Przecież w Nim zawsze zwyciężamy. To czego się boimy? Jeżeli się kryjesz w cieniu głogu, to bój się. Ja bym na Twoim miejscu nie spał w ogóle spokojnie. A jeżeli mieszkasz pod skrzydłami Najwyższego, jeżeli w Nim pokładasz nadzieję, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię, a pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego, a plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii. Lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Amen.